Witam was kochani serdecznie, moi drodzy przyjaciele. Siedzę sobie tutaj znowu dzisiaj wieczorem jak wczoraj. Ostatnio Bóg daje dużo mi słów na serce moje i dzielę się tym po prostu. I dzisiaj bardzo, kiedy zrobiłem live'a po południu, to powiem wam później, bardzo mocno coś do mnie przyszło, kiedy z żoną rozmawiałem. I kochani, puściłem sobie pewne świadectwo pewnego brata, które bardzo mnie dotknęło i bardzo na mnie zrobiło wrażenie. I pomyślałem sobie, że podzielę się tym. Kochani, ale zanim się podzielę tym świadectwem, to chcę tutaj przeczytać coś z Biblii też i powiedzieć coś na ten temat, co przeczytam. Wierzę, że to będzie dla zachęty nas wszystkich do takiego świeżego szukania Bożej mocy i takiego świeżego szukania po prostu znaków, cudów i objawienia się Bożej łaski, darów duchowych też, kochani. No a więc posłuchajmy. Jest napisane w Księdze Królewskiej takie słowo. Zobaczmy. Jest sytuacja w ogóle, kiedy Eliasz zostaje porwany w górę do nieba. I kiedy Eliasz miał zostać porwany w górę do nieba, szedł z Elizeuszem. I wiedział, że Eliasz zostanie od niego zabrany. Więc szedł z nim i poszli do Betelu, poszli do Jerycha. Elizeusz się bardzo trzymał blisko Eliasza. Byli tam też uczniowie proroccy, ale oni przypatrywali się z dala, jest powiedziane, nad Jordanem. Kiedy przyszli nad Jordan, Elizeusz z Eliaszem, przypatrywali się z dala, ale Elizeusz był blisko Eliasza i wtedy Eliasz mówi do Elizeusza: Proś mnie o cokolwiek, a o cokolwiek poprosisz, stanie ci się. Co mam dla ciebie uczynić, jest powiedziane w 9 wierszu 2 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Pamiętajmy, to jest Słowo Boże, to jest napisane dla nas dzisiaj, dla naszego pocieszenia, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli i inspirację i zachętę, kochani, do tego, abyśmy żyli z Bogiem. I jest powiedziane: gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. I Eliasz do niego mówi odpowiedział: o trudną rzecz prosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to ci się nie spełni. Kochani, więc to jest tak zależne od nas, jakie my mamy podejście. I jak tutaj jest powiedziane, to jest ważna sprawa. Czytamy, że później Elizeusz otrzymał to, co prosił, o tą moc Ducha Świętego, znaki, cuda i tak dalej. Ale tutaj Eliasz mówi do Elizeusza: o trudną rzecz prosiłeś, ale jest warunek, jeżeli mnie zobaczysz w chwili, kiedy zostanę wzięty, zostawał wzięty od ciebie w górę, to ci się to spełni, a jeśli nie, to ci się to nie spełni. I ja wierzę i wiem, że to jest prorocze słowo na dzisiaj do ludzi, którzy chcą poruszać się w mocy Bożej i w znakach, i w cudach, że to jest zależne od nas, czy my będziemy spełniać pewne warunki, żeby te rzeczy mogły się w naszym życiu dziać. I zobaczmy, Elizeusz bardzo trzymał się mocno Eliasza. Jak wcześniej powiedziałem, że ci uczniowie przypatrywali się i stali z dala. Jest powiedziane, a poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu, z dala, on zaś
Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. I tak naprawdę w życiu tych ludzi nic się nie stało. Oni nawet myśleli, że Eliasz został gdzieś wrzucony w góry i poszli go szukać przez 3 dni. Ale sami zobaczyli, że na Elizeusza stąpiła moc Eliasza. I mówią później, że zobaczyli, że duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie, pokłonili mu się do ziemi. I to jest od nas zależne, na ile Bóg może w naszym życiu działać. I kochani, zachęcam was do tego, abyśmy właśnie z tej historii wzięli przykład i trzymali się po prostu blisko z Panem Jezusem Chrystusem, tak jak Elizeusz trzymał się z Eliaszem. I tylko ta więź, ta relacja, którą my mamy z Chrystusem, z Bogiem Ojcem, Bóg może zacząć nas używać, kiedy my chodzimy w bliskie społeczności z Nim. Jak Elizeusz chodził z Eliaszem, tak i my musimy chodzić z Bogiem. To jest dostępne dla nas. Zobaczmy, jest powiedziane, że Henoch, 7 potomek po Adamie, chodził z Bogiem przez chyba 365 lat, a później nie było go i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Ale zanim został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. I czytamy też o Henochu, o Noem, że Noe też chodził z Bogiem. I w Starym Testamencie ludzie mieli taką możliwość, że chodzili z Bogiem. My mamy jeszcze większe możliwości, żeby chodzić z Bogiem. Czytamy też o Mojżeszu, że Mojżesz, jest opisany wśród bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków, trzymał się tego, który jest niewidzialny, tak jak gdyby go widział. I wolał raczej doznać ucisku ze swoim ludem, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. I kochani moi, teraz chcę powiedzieć do was taką rzecz. Kiedy Duch Święty stąpił na Elizeusza, kiedy Elizeusz uderzył w wody Jordanu i mówi tak, i od tego chcę zacząć, jest powiedziane, że podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił stamtąd nad brzegiem Jordanu, następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył w nim wodę i rzekł, wiecie co on rzekł? Gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I to samo słowo powiedział, kiedy jest taka historia, objawił się anioł Gedeonowi. W czasie, kiedy tak naprawdę Żydzi byli w ucisku, kiedy Hebrajczycy byli w ucisku, anioł objawił się Gedeonowi i mówi, mężu waleczny. I co wtedy mówi Gedeon? Za przeproszeniem, Panie. Gdzie są wszystkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z niewoli, z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Innymi słowy, mówi to samo, co Elizeusz. Gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Mówi tutaj, gdzie jest Pan Bóg Mojżesza? Gedeon. Gdzie są te wszystkie cuda, o których słyszeliśmy, które się działy? I co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że my, jako chrześcijanie, powinniśmy być dzisiaj w tym czasie szczególnie zainspirowani do tego, żeby zacząć szukać Boga, który objawia się przez znaki, przez cuda. I my czasami myślimy, że chrześcijaństwo nasze to jest takie, właśnie źle to pojmujemy, że, bo my mamy wszystkich kochać, miłować, szanować, rozumiecie? Ale my musimy sobie zdawać sprawę tego, że Pan Bóg jest w nas i jeśli jest taka sytuacja,
że ktoś lub coś występuje przeciwko nam, to tak naprawdę nie występuje przeciwko nam, tylko występuje przeciwko Bogu. Przeciwko Bogu. I powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Ale często my pojmujemy w taki sposób mylny. I mówimy ludziom, niezależnie co oni by robili, jakkolwiek by się nie zachowywali, demony przez nich działają, szatan ich na prawo i lewo używa, uwalnia przez nich swoją wrogą moc, a my mówimy, Bóg was miłuje, Bóg was kocha, Bóg was lubi. Jeszcze byśmy powiedzieli to, że Bóg lubi, co oni czynią tak naprawdę. Ale zobaczmy, jaką mieli postawę apostołowie i teraz chcę o tym powiedzieć. To jest opisane w Dziejach Apostolskich bardzo wyraźnie i bardzo to mocno dzisiaj do mnie przyszło. Jest to opisane w 12 wierszu, 5 rozdziale, że przez ręce apostołów działo się wśród ludzi wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przeciągu Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych, kładziono na noszach, łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu i przynosząc chorych, dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wszyscy, co do jednego. Jaka to była wielka moc, jaka wielka łaska spoczywała na tym kościele. Czytamy tu w poprzednim rozdziale, tu jest opisane wspólnota dóbr, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadali, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Wielka łaska. I my potrzebujemy takiej samej łaski, nie tylko cudów, ale my potrzebujemy dzisiaj, kochani, weźmy to do serca. Potrzebujemy dzisiaj także znaków potwierdzających to, że Pan Bóg Wszechmogący, Bóg nieba i ziemi, ten, który stworzył niebiosa, stworzył ziemię, stworzył gwiazdy, stworzył księżyc, ten sam Pan Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo z prochu ziemi, ten sam Jezus, który pokonał diabła na krzyżu, jest Panem Panów, Królem Królów, Jemu jest dana wszelka moc na niebie i ziemi, to musimy, potrzebujemy znaków potwierdzających nas, nie tylko cudów, ale potrzebujemy znaków, kochani, i módlmy się i prośmy Boga, bo to jest opowiedziane w Słowie Bożym, starajcie się usilnie o większe dary łaski. Więc my się starajmy, my prośmy Boga. Jest powiedziane, że starajmy się o większe dary ducha, o dary ducha, a najbardziej o to, aby prorokować. I teraz wiemy, że proroctwa dzielą się na różne jakby części. Ale chcę teraz skupić się na tym, co jest słowem wiedzy i słowem mądrości. Słowo wiedzy to jest słowo dotyczące tego, co jest w ludzkich sercach, co się stało w przeszłości, albo co jest i co jest teraz. A słowo mądrości, poznania, to jest słowo, cząstka inaczej Bożej mądrości, którą Bóg ukazuje i objawia komu chce, człowiekowi wierzącemu, na temat rzeczy przyszłych, które mają nadejść. I my potrzebujemy po prostu takich znaków właśnie od Boga. Wiecie, my czasami mówimy ludziom i zdaje się, że w ogóle oni są nie do ruszenia. Że to jest taka warownia ciemności, warownia szatana, że tak naprawdę nie ma siły, żeby ją rozwalić. Ale Bóg właśnie udziela i może udzielić i chce udzielić, ja wierzę w to głęboko, znaków i cudów potwierdzających Jego moc i my potrzebujemy tych znaków.
nie tylko cudów i uzdrowień, bardzo tego potrzebujemy. Aby ludzie byli zdrowi, to też jest samo w sobie znakiem, że Bóg uzdrawia. Cuda, ale znaki potwierdzające. Zobaczmy, jakie w Starym Testamencie były znaki, że kiedy Jozue walczył na przykład z wrogami, to raz się tak stało podczas całej historii, chyba to jest największy cud, jaki jest opisany w Biblii. Oprócz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, że Pan Bóg cofnął słońce. Dzień się zatrzymał, słońce się zatrzymało, kochani. Czy ziemia się zatrzymała? W każdym bądź razie, dopóki wrogowi nie byli wybici, dotąd nie zaszło słońce. Tak Pan Bóg był przejęty tą sprawą swoich wybranych, swoich narodu izraelskiego, że sam z nieba walczył. I z nieba spadały kamienie i uderzały w wrogów. Kochani moi, Bóg jest wczoraj, On jest dzisiaj, On jest na wieki ten sam. On sam powiedział w Starym Testamencie: ja jestem Pan, który się nie zmienia i Bóg się nie zmienia. On jest ten sam. Czy wy mnie rozumiecie? Jeśli mnie, kochani, rozumiecie, jesteście z drugiej strony tego wideo, tego live'a, możecie ten film po prostu udostępnić, możecie powiedzieć amen chociaż. Czasami ludzie słuchają, mówią, a może Bóg mówi, a może Bóg nie mówi, a może jemu się wydaje, a coś tam siedzi, coś tam mówi, coś tam czyta. Kochani, zrozummy, że Bóg używa ust człowieka i mówi. My potrzebujemy naprawdę dzisiaj znaków potwierdzających to, że Bóg jest z nami. Przecież Ewangelia Marka, 16 rozdział, mówi nam wyraźnie. I mogę przeczytać teraz. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Co tutaj jest napisane? Zobaczmy. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie owijał bawełny Jezus. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Amen. Takie znaki będą im towarzyszyć. W imieniu moim, to jest pierwszy znak, kochani, teraz wam to powiem, zanotujmy to sobie. Mamy od Boga moc nad demonami, nad diabłem, nad wszelką siłą nieprzyjaciela. Bo Jezus powiedział, daję wam moc nad duchami nieczystymi, abyście deptali po skorpionach, po wężach oraz po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. I my, kochani, musimy prosić Boga, tak jak powiedziane jest, starajcie się usilnie o dary duchowe. Nie możemy być obojętni, powiedzieć, jak Pan będzie chciał, to przyjdzie, jak nie będzie chciał, to nie przyjdzie. Zobaczymy, co Bóg będzie chciał. Bóg już powiedział, wyraził, co chce. On pragnie działać przez swój Kościół. I pragnie udzielać Kościołowi darów ducha. On już wylał Ducha Świętego jako dar tu na ziemię. I to jest dostępne dla wszystkich wierzących. Ale Bóg chce, abyśmy się poszerzali w tym. I abyśmy mogli usługiwać w darach ducha. Kochani, zobaczmy, jak głosili apostołowie Ewangelię w Biblii. Na różne sposoby czytamy. Przede wszystkim mówili o zmartwychwstaniu z wielką mocą. Ale to była taka moc, że z postronnych w ogóle ludzie bali się przyłączyć do tych ludzi. Ale jest powiedziane, że lud miał ich w wielkim poważaniu. I czytamy taką historię. Zobaczmy. Bo my mówimy czasami tylko tak. Bóg jest dobry. On jest naszym tatusiem. On nas kocha. Halleluja. Mamy takie jakieś fałszywe rozumienie. Tylko jedną stronę widzimy. A nie widzimy tego, że Bóg jest potężny, wielki, wszechmogący. On jest wojownikiem. Jest wciąż ten sam. Ten Bóg Mojżesza, Bóg Jozłego, Bóg Eliasza,
Bóg Dawida, on jest wciąż ten sam. I jest powiedziane tutaj o Ananiaszu i o Safirze, bo nie wiem, czy to czytać, bo nie mam czasu, ale jest powiedziane, że oni w tym całym przebudzeniu, które się tam działo, skłamali. I obydwoje ponieśli śmierć na miejscu. I ona, tak, i ten Ananiasz umarł, padł do nóg, jest napisane, gdy Piotr mówi, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Nie chcę tego tutaj dalej czytać, ale chcę tylko przeczytać to. Ananias zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po upływie około 3 godzin nadeszła żona jego i nie wiedząc, co się stało, odezwał się do niej Piotr. I powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak, jest, za taką cenę. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. Jest powiedziane, że wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Kochani, czy strach może być w kościele? No nie wiem, czy jak my to uważamy, ale tutaj jest napisane, że gdy ta sytuacja miała miejsce, to wielki strach padł na cały zbór. Wielki strach i ludzie zaczęli się Boga bać. Oni wiedzieli, że to nie są żarty, że Bóg jest po prostu pośród nich. Że nie przemycą niczego złego. Przypomina mi się teraz historia, kochani, różnych takich rzeczy. Historie mi się przypominają. Przebudzeń, na przykład przebudzenie wśród Zulusów. I kiedy to przebudzenie tam wybuchło wśród tych Zulusów, to było do tego stopnia przebudzenie wielkie, że po długich latach modlitwy zaczęli się schodzić ludzie nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, zaczęli przychodzić i pierwsze przyszli najgorsi ludzie. Czarownica, która była pierwszą czarownicą w tych okolicach, ona pierwsza przyszła do tego miejsca, aby się upamiętać. I było do tego stopnia przebudzenie, że ludzie, którzy tam byli w tym miejscu, nie chcieli pokutować i z grzechów się oczyścić, to mieli takie wrażenie, jakby deptali po rozżarzonych blachach. I pokutowali, i się nawracali. I były takie sytuacje, że nawet piorun z nieba uderzył w kościół przez okno i w kobietę, którą wyrzuciło na środek sali. Znalazła się tam na środku sali, żeby się mogła upamiętać i się nawrócić. I jak to wszystko słyszymy, jak czytamy tę historię, to sobie możemy dzisiaj zadać pytanie, Panie, za przeproszeniem, gdzie to wszystko jest? Gdzie te cuda, gdzie te znaki, o których nam opowiadali nasi ojcowie? Gdzie jest Bóg Eliasza? Gdzie jest Bóg Mojżesza? Gdzie jest Bóg Pawła, Piotra? Gdzie to wszystko jest? Czytamy historię też tutaj. Jest opisane, że Paweł przybył. A gdy przybyli do Salminy, to jest 13 rozdział Dziejów Apostolskich, wiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też ze sobą Jana jako pomocnika. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda, imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego.
Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął słuchać Słowa Bożego, lecz wystąpił przeciw nim czarnoksiężnik Elymas. Tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwieść prokonsula od wiary. I ile to razy jest tak, że my próbujemy głosić, co o Boże mówimy, a ludzie po prostu opętani przez szatana, ludzie po prostu pod wpływem demonów, oni na wszelakie sposoby przeszkadzają nam w tym. I Bóg często chce uwolnić słowo do tych ludzi i powiedzieć coś tym ludziom, uderzyć w tą warownię szatana, bo diabeł działa przez tych ludzi, ale my się boimy tego wypowiedzieć. I dzisiaj chcę ci powiedzieć, jeżeli masz tego typu słowo do ludzi, nie bój się go wypowiadać. Nie bój się do ludzi mówić. Nie, Bóg nie mówi tylko do ludzi, że Bóg was kocha, zrozumcie, Bóg was kocha, Bóg was lubi, Bóg wam przebacza. Tak, Bóg jest dobry, ale zobaczmy, nie ma, największe objawienie miłości jest, widzimy w tym, że Bóg chce przywieźć człowieka do upamiętania, do nawrócenia. I Bóg nie ma zamiaru i nie pragnie każdemu mówić miłych rzeczy, ale Bóg czasami mówi do ludzi bardzo ostre rzeczy i takie, które się im nie podobają, które po prostu ich mają za zadanie skruszyć, złamać i ukorzyć. Zobaczmy, co mówi Paweł. Ten wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas. On miał jakąś moc szatana nad sobą. Tak jak zobaczmy, głosił w Samarii Filip i działy się wielkie znaki i cuda, było wiele radości w mieście i przyłączył się do niego Szymon czarnoksiężnik. Bo ludzie mówili, to wielka moc Boża, bo działo się przy niego wiele cudów, ale zobaczmy, Bóg jest zawsze większy. Kiedy ludzie, widząc tego czarnoksiężnika, Szymona, oni nazywali go mocą Bożą, zwaną wielka, to gdy przyszedł Filip, to on czynił jeszcze większe cuda. Takie niesamowite cuda, takie znaki, że nawet ten Szymon w tym wszystkim upadł na kolana, i zobaczył, chociaż nie był do końca szczery, ale on tak naprawdę zobaczył, że moc, którą Bóg objawia przez ludzi wierzących, jest większa niż tą moc, którą on może objawić przez swojego pana szatana. I tutaj jest ta sama historia. I Paweł, występuje czarnoksiężnik Elymas. I Paweł nie mówi, mógłbyś mi zejść z drogi, przyjacielu, bo ja chcę głosić co o Boże. Nie jest przesadnie miły i kulturalny. Rozumiemy to, ale mówi do niego takie słowa. O, pełen wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej nieprawości, synu diabelski. Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać wszystkich dróg pańskich? Tak powiedział apostoł Paweł do tego człowieka i to jest wzór dla nas do naśladowania, jak my mamy głosić Ewangelię. To nie mówię, że tam mamy wszędzie i zawsze i wszędzie w taki sposób mówić do ludzi. Ale Bóg też może w taki sposób nas użyć i możemy takie coś powiedzieć, mówić do ludzi. I zobaczmy, co przepowiedział mu Paweł, jak darze mądrości do niego przepowiedział. Przepowiedział mu to, co przypadnie na niego już w niedługim czasie. To jest właśnie mowa mądrości. Pierwsze do niego mówi te niefajne, niemiłe słowa o pełen wszelkiego oszukaństwa, wszelkie przewrotności synu szatański, synu diabelski. Kochani, jak gdybyśmy tak powiedzieli komuś dzisiaj, oczywiście, że ktoś najprawdopodobniej może powiedzieć, o, ty jesteś niekulturalny, niekulturalnie się zachowujesz, niewłaściwie mówisz, tak się nie mówi do ludzi. Kochani, pamiętam, że kiedy byliśmy młodzi, bo ja wciąż jestem młody, mam 32 lata, zaczęliśmy głosić Ewangelię. Zgromiliśmy pewnego razu demony w mieście i kiedy zgromiliśmy te demony w mieście, to ludzie tak naprawdę mieli problem i byli oburzeni,
Jak my mogliśmy posunąć się do takiego miejsca, żeby demony w mieście gromić? Przecież tam chodzą kulturalni ludzie. Przecież tam po prostu byli starsi ludzie. Babcie byli, dziadkowie byli. No i demony też były i potrzeba było ich wygonić. Pamiętam to jak dzisiaj. Kiedy zaczęliśmy głosić Ewangelię, po 3 godzinach, kiedy mieliśmy kończyć, przyjechały 4 samochody kibiców. I zaczęli nad nami wymachiwać, przeszkadzać nam, krzyczeć, przeklinać. I my mówimy, albo uciekamy stąd, albo głosimy dalej. Nie byliśmy w tym doświadczeni, kochani. Mogliśmy to może zrobić lepiej, ale wstaliśmy, zgromiliśmy demony, zaczęliśmy dalej głosić. I później, po tym całym spotkaniu, podeszliśmy do nich, rozmawialiśmy. Oni nam dziękowali za to, co słyszeli. Ale nas po prostu wezwano, znaczy nie nas, nie mnie, ale ogólnie rzecz biorąc, wezwano braci na tak zwany dywanik. I stwierdzono, no jak mogliście w taki sposób w ogóle postąpić? Przecież tak się Ewangelii nie głosi. To nie jest głoszenie Ewangelii. Nie gromi się demonów w mieście. No to mówimy, no jak się głosi, jak się gromi, to jak się po prostu głosi, pokażcie. Ale problem w tym, że ludzie często nie mają nic do pokazania, tylko potrafią mówić i krytykować. I zobaczmy, jak tutaj mówi apostoł Paweł do tego człowieka pod wpływem mocy szatana. Nie bał się. Nad nim mogły też objawiać jakieś moce demoniczne. On się tego nie bał i mówi o pełen przewrotności, o wszelkiego oszukaństwa, synu diabelski. Ty wykrzywiasz proste drogi pańskie. I mówi do niego tak, takie proroctwo. Oto teraz będziesz błogosławiony, szczęśliwy, zadowolony, jak przyjdziesz do Jezusa? Nie, on mówi oto teraz ręka pańska spocznie na tobie i będziesz ślepy. A my często mówimy, Pan chce ci otworzyć oczy, będziesz błogosławiony, jak przyjdziesz do Chrystusa, będziesz szczęśliwy. Ale tego człowieka by to w ogóle nie poruszyło. Ale on usłyszał od Pawła, że ręka pańska na tobie objawi się w tej formie, że będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I co się stało? Przyznał się Bóg do Pawła, czy Paweł sobie to wymyślił, czy powiedział, a to nie jest forma, która jest kulturalna, która Bogu się podoba, która jest miła, no nie mogę w taki sposób, bo Bóg nas wszystkich kocha, halleluja. Czy jak powiedział Paweł? Nie. Powiedział, synu diabelski, ręka pańska spocznie na tobie i będziesz ślepy, dlatego że spocznie na tobie ręka pańska. Nie ujrzysz słońca. Do pewnego czasu. I zobaczmy. I jest powiedziane, że gdy on to wypowiedział i uwolnił to słowo, to natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność. O, ale światłość. Powiedzielibyśmy, no Bóg, przecież ręka pańska spoczęła na nim, ale ona nie była światłością. A może była do tego, żeby ten człowiek mógł przejrzeć, że przyszła na niego mrok i ogarnęły go mrok i ciemność. Natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wkoło szukał, kto by go poprowadził za rękę. I wiecie, co się wtedy stało? Prokonsul zobaczył te znaki, te cuda, które Bóg, to potwierdzenie mocy Bożej. Chociaż wtedy może, wcześniej może też widział, jak ten czarnoksiężnik robi jakieś cuda. Ale tutaj jest powiedziane, że wtedy prokonsul ujrzawszy to, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Był pod takim wrażeniem. I powiem wam, kochani, dzisiaj, wiele razy Bóg daje nam słowa do ludzi, które są słowami ostrzeżenia, które są słowami, które mają ich za zadanie złamać tych ludzi. Ale my im mówimy, że wciąż, że Bóg cię kocha i On cię lubi. Zamiast mówić to, co Bóg nam daje na serce. Wiele razy czujemy się oburzeni tym, że dzieją się złe rzeczy, że szatan po prostu próbuje się panoszyć przez ludzi, a my nie mamy siły, nie mamy mocy, nie mamy siły, by powstać, dlatego żeśmy przyjęli fałszywe rozumienie tylko w taki sposób,
że Bóg objawia się tylko przez to, że jest miły do ludzi. I teraz nie zachęcam nikogo do tego, byś nie był miły. Bądźmy mili, ale zrozummy, że Bóg może się objawiać na różne sposoby. Zobaczmy, jak apostoł Piotr zwrócił się do Szymona Czarnoksiężnika, który nie był tak naprawdę szczery. Który nie był do końca szczery. I była taka sytuacja, gdy Szymon Czarnoksiężnik, którego nazywali Wielka Moc Boża, zanim tam przybył Filip, ale gdy Filip głosił w Samarii, wychodziły demony z wielkim krzykiem, działy się wielkie znaki, wielkie cuda, wielu ludzi było uzdrawianych. Wtedy Szymon Czarnoksiężnik, widząc to i ci ludzie, sam stwierdził, że to jest większa moc, którą on po prostu jest w stanie zademonstrować, i trzymał się Filipa. I w pewnym momencie Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na którego ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, bracie. Tak mu powiedział, bracie? Powiedział: niech zginą pieniądze twoje wraz z tobą. Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere przed Bogiem. I mówi do niego: przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Nawet nie mówi na pewno, ale mówi: proś Pana, czyżby czasami nie mógł być odpuszczony twój uczynek, który uczyniłeś. Mówi do niego dalej: widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Widzicie, jak to dotknęło Szymona? A on mówi tak. Szymon zaś odpowiedział, rzekł: módlcie się wy za mnie do Pana, aby nic z tego na mnie nie przypadło, co powiedzieliście. Rozumiecie? W taki sposób wykonuje Boże Słowo pracę. Jeśli my mówimy to, co jest z Boga. Nie jakąś regułkę: Bóg cię kocha i On cię miłuje, On cię lubi. Wiecie, bo dzisiaj jest Ewangelia głoszona w skrajny sposób. Ja nie mówię, że wszędzie. Ale w taki sposób jest mówione. Często. W większości. Bóg ci krzywdzi. Wiecie, my się nie wyobrażamy, no jak Bóg może komuś krzywdę zrobić? A czy jak spoczęła ręka Pańska na czarnoksiężniku Elymasie, to nie stała mu się krzywda? Że oślep? Ale tak naprawdę to nie była dla niego krzywda. Bo to była dla niego rzecz, przez którą on miał się upamiętać. Spoczęła na nim ręka Pańska, ogarnęła go ciemność. Ale to było dlatego, że do pewnego momentu, żeby on mógł się upamiętać, żeby mógł prokonsul uwierzyć. Ja myślę, że po tym zajściu najprawdopodobniej przyszedł taki czas, że ten Elymas mógł się nawrócić. A jeśli nie, to na pewno był pewien, że Bóg dotknął jego życia. Nigdy nie będzie miał przed Bogiem żadnego wytłumaczenia. Więc potrzebujemy takiej mocy dzisiaj, kochani. Właśnie dzisiaj powiem wam, był taki człowiek w Afryce, usługiwał. Dzisiaj posłuchałem sobie z żoną tego świadectwa. Już mi ktoś kiedyś opowiadał, taki mąż Boży w Polsce był, opowiadał o tym,
jak wielkiej mocy ten człowiek chodził. Chodził w takiej mocy, że on po prostu miał taki autorytet w mieście, że jak były jakieś narady w mieście, czy rząd się zbierał, żeby coś obradzić, to jego brali do pierwszych ławek. Rozumiecie mnie to? Ale my dzisiaj mówimy, nie, no człowiek wierzący to nie jest od tego świata, po prostu musi być oddzielony od świata. On nie może być nic z rządem mieć do czynienia. Ale Biblia mówi, że głupców stawia się na wysokich krzesłach, a zasobni mądrą siedzą nisko. To jest zło, które wychodzi od zwierzchności. Że niewolnicy jadą na koniach, a książęta piechotą chodzą. Poczytajmy Księgę Salomona. To jest zło, które wychodzi od zwierzchności. Pewien rodzaj pomyłki. To nie powinno mieć miejsca. Kochani moi. Nie ten świat ma tutaj królować. Nie diabeł, szatan. To tutaj Bóg ma rządzić, bo to jest Jego ziemia. My jesteśmy zostawieni jako Kościół tutaj, na tej ziemi, by dokonywać dzieł Jezusa i zaprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Gdziekolwiek się pojawimy, gdziekolwiek przyjdziemy, szatan musi i ma przed nami uciekać. Demony mają drżeć po prostu. Piekło ma być wywalone w powietrze. Bramy piekielne nas nie przemogą. Skorpiony i węże nam nie zaszkodzą. Nie chodzi tylko, żeby być uśmiechniętym chrześcijaninem i miłym. Rozumiecie mnie? Niektórzy tak myślą, że w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby być uśmiechniętym, miłym i grzecznym. W ogóle grzeczność to nie jest bycie chrześcijaninem. Że ty masz być grzeczny. Ktoś cię pozna po tym, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś grzeczny. Czy to było? Czy Paweł zachował się w grzeczny sposób tutaj? Bo miał po prostu uśmiech do ucha na twarzy? Kochani, chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy są w stanie, przez których Bóg jest w stanie uwalniać swoją moc i swoje cuda, swoje znaki. I powinniśmy sobie zadać to pytanie, gdzie jest Bóg Eliasza? Tak, Elizeusz. I uderzył w wodę i rozstąpiły się wody. I miał taką moc na sobie, ten człowiek, że nawet po śmierci, gdzie wojska, wrogie wojska naciągnęły na Izrael, to zwłoki zmarłego człowieka wrzucono do grobu Elizeusza i uciekli ludzie. I ten człowiek stał z martwych. Został obudzony. Bo nawet po śmierci działała moc Boża przy zwłokach Elizeusza. To jest niesamowite, dla nas niepojęte. Rozumiecie? Miał na tyle Bożej mocy w sobie, że potrafił w swojej własnej komnacie siedzieć i widzieć to tysiące, może setki, może tysiące kilometrów, nie wiem jak to tam daleko jest, z Izraela do Asyrii, Aramu, może nie tysiące, ale setki kilometrów, mógł widzieć po prostu w duchu i słyszeć tak naprawdę, co król aramejski szykuje. I czytamy, że ilekroć król aramejski szykował wyprawę na Izrael, Elizeusz ostrzegał króla Izraela, nie ciągnij tamtędy i tamtędy, bo w tym miejscu będą obozować Aramejczycy. Rozumiecie? I była taka sytuacja, że w końcu ten król aramejski się zdziwił i mówi, on był zdziwiony i mówi, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? A ktoś z mądrych ludzi mówi, panie, nikt, ale jest prorok tam, który w swojej komnacie siedzi, wszystko widzi tak naprawdę, co ty mówisz. Zobaczmy na to, jak Bóg działał w jego życiu. I co miało miejsce. A jak po prostu mówił przyszli posłańcy króla do proroka, aby go pochwycić. I mówi, mężu Boży, zejdź, bo król szuka ciebie. Król cię wzywa. A on mówi, jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech was pochłonie. Takie było podejście.
I drugi raz przyszli i spadł ogień z nieba i też ich pochłonął. Bodajże za trzecim razem dopiero była sytuacja, kiedy przyszedł posłaniec i powiedział: proroku, miej litość nade mną. I nie czyni nic złego. Wtedy on okazał, Bóg okazał mu łaskę. A gdy była sytuacja w życiu Elizeusza, kiedy właśnie przyszli posłańcy od króla, by pochwycić Elizeusza, kiedy król aramejski dowiedział się, że on w komnacie widzi pewne rzeczy, które Bóg mu pokazuje, przekazuje królowi izraelskiemu, co miało miejsce? Zobaczmy. Momencik. Jest napisane, że wtedy wyprawił król aramejski, wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska. Ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto, a gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, wojsko otaczało miasto. I konnice i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on powiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Elizeusz modlił się tymi słowy. I modlił się tymi słowy, zobaczmy. To, co apostoł Paweł zrobił. On modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy. Znaczy, tutaj chodzi o tych ludzi, nie? Sługę Elizeusza. I Pan mu otworzył oczy, pokazał mu te wojska i powiedział, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Ale następnie czytamy, że a gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I co Pan zrobił? Jest powiedziane, że dotknął ten lud ślepotą. Według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie jest ta droga, nie to miasto. Pójdźcie ze mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich, król izraelski zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie, nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się napili, najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swego pana. I co się stało? Odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżce wyprawy do ziemi izraelskiej. Kochani, taki jest właśnie nasz Bóg. On jest niezmienny. On jest Bogiem cudów. I my możemy i nawet powinniśmy modlić się do Boga o znaki. Znaki. I była taka sytuacja, opowiadałem o tym mężu Bożym z Afryki. Wiele cudów było, wiele znaków, które on czynił, w których chodził, to było dla niego po prostu normalne. Chodził w takiej mocy, że ludzie po prostu przyjeżdżaliby się go dotknąć tylko, bo taka moc Boża przez niego się uwalniała. I kiedyś okazało się, że przybył do pewnego hotelu i w tym hotelu ktoś chciał sprofanować jego służbę, nie? I podstawiono tam kobietę, po prostu kobietę. Ktoś to zrobił i do jego hotelu pokojowego wpuszczono kobietę. I była tam kobieta, czekała, aż on przyjdzie.
gdzieś schowana. Żeby zniesławić jego służbę, żeby posądzić go najprawdopodobniej jakiś grzech. I on przyszedł, normalnie wziął prysznic, chyba położył się do łóżka i mówi, nagle słyszy krzyki. I słyszy krzyki i wołanie. Ratunku, pali się, pożar! I szuka wszędzie i w różnych miejscach i w ubikacji, w łazience nic nie ma. Otwiera szafę, a tam kobieta cała zwęglona. Znaczy ona nie była zwęglona, ale ona była po prostu spalona. Cała sparzona. Cała poparzona. I wyszła z tej szafy, nie wiem czy wyszła, czy wyleciała z tej szafy. I okazało się, że jak z nią rozmawiał, to ona została tam podstawiona przez kogoś. I została tam porażona w tej szafie. Przez Boga. Później po 7 dniach ta kobieta zmarła. Bo jeśli chce ludziom się żartować z Bogiem, to takie rzeczy się później z nimi dzieją. Ale my musimy w to wierzyć, że mamy takiego samego Boga, jakby miał ten człowiek. Mówi, kiedyś stawiali budynek kościelny i jakiś brat przyszedł do niego i powiedział, wiesz, tam ten któryś jest w urzędzie, urzędnik, on powiedział, że nie zgodzi się na ten projekt, bo on jest źle, za duży jest, w ogóle to nie pasuje, to nie przejdzie. On gdy to usłyszał, poszedł do niego i mówi, słuchaj, co ty chcesz powiedzieć, że nie zgodzisz się, żebyśmy wybudowali tam świątynię, wybudowali tam kościół dla naszego Boga? Jeżeli ty się sprzeciwiasz Bogu, to powiedz, jeżeli ty się sprzeciwiasz Bogu, to tak naprawdę, jeżeli ty nie podpiszesz tego papiera i tego projektu, to ty będziesz zwolniony z tej pracy. Mówi, jeżeli tego dokumentu nie podpiszesz i chcesz się sprzeciwiać Bogu, to Bóg sprawi, że zostaniesz z tej pracy zwolniony. I nie podpisał. I on wyszedł z tego miejsca i udał się do innego miejsca. Nie znał tych urzędników i przychodzi i mówi, słuchajcie, on, ten człowiek, nie chce się zgodzić, żebyśmy wybudowali kościół naszego Boga. Byśmy się tam zgromadzali. A oni gdy to usłyszeli, a i on wyszedł z budynku. Człowiek na drugi dzień został zwolniony. I wyobraźmy sobie, oni ten kościół postawili i po 6 miesiącach spotyka tego urzędnika, który nie chciał tego papieru podpisać. Ten urzędnik zaczął go przepraszać i mówi, przepraszam cię, bo nie posłuchałem tego, co Bóg mówił. Wybacz mi. A on mówi, czy chcesz tej pracy pracować dalej? No chciałbym. No to będziesz, nie? I zaczął pracować z powrotem. On mu to załatwił, nie? Czy Bóg mu to dał? Bo Bóg daje autorytet i moc po prostu ludziom. I ten człowiek mówi świadectwo, że on się wychował tak naprawdę, on urodził się. Tam gdzieś w Afryce, gdzie był okultyzm, spirytyzm. I tam picie herbaty z krwią człowieka, to dziecka, to było normalne. Tam normalka to była, że robili herbaty z krwią dzieci. Do tego stopnia tam było szaleństwo. I on mówi, że jak on się nawrócił, to nie było innej opcji, jak tylko cuda i znaki w ogóle. Zresztą ja wam powiem, to jest tak, jak kiedyś mówił pewien mąż Boży z Indii, Sadhu Sundar Shi się nazywał, był taki mąż Boży, nieżyjący już, bardzo używany przez Boga. On powiedział coś takiego, że on pewnego razu przyjechał do Europy, bo myślał, że tu w Europie zobaczy, że coś więcej i skoro Europejczycy przynieśli do innych krajów Ewangelię, to tutaj będzie coś mu więcej przeżyć z Bogiem. Gdy jak on tutaj przyjechał, mówi, że był tak rozczarowany, że on powiedział do siebie i do innych, że on jest pierwszy, ostatni raz, już tu więcej nie przyjedzie. Bo gdy zobaczył po prostu to wszystko, co tutaj się dzieje, jak ludzie podchodzą w ogóle do mocy Bożej, do znaków, do cudów, do duchowości, to on powiedział coś takiego i teraz niech się nikt na mnie nie obrazi, ale to on powiedział. Powiedział, że patrząc na to, co jest w Europie, to ma takie przekonanie, przeświadczenie, że ludzie w Indiach, którzy nie znają Boga, to są poganie.
oni mają więcej wyczulone zmysły duchowe niż europejscy chrześcijanie. Chociaż oni nie znają Boga. Oni są po prostu ludźmi niewierzącymi. Poganami, którzy czczą jakieś gusła, jakieś po prostu innych bogów. Ale oni są świadomi, że jest duchowy świat. Że coś działa. A tutaj zobaczył ignorantów na zachodzie. Powiedział, że go tak to dotknęło, że on powiedział, że już więcej tutaj nie przyjedzie. A tam, gdzie usługiwał, było naprawdę, gdzie poszło, było wielkie przebudzenie. I tacy ludzie, którzy się rodzą w takich krajach właśnie, jak mówiłem, gdzie takie rzeczy się dzieją, gdzie robią herbatę, przykładowo z krwią dzieci, to aż trudno mu wypowiadać. Tam ludzie, oni dla nich to jest normalne, że musi coś być. Jeżeli diabeł potrafi robić rzeczy, cuda i jakieś tam różne dziwne rzeczy, tak przez czarnoksiężnika Szymona, przez Elymasa, że Szymona nazywali Wielką Mocą Bożą, to kochani, czy Bóg nie jest w stanie? Bóg jest w stanie robić większe rzeczy niż to wszystko, co my widzieliśmy. Tylko musimy po prostu się na to otworzyć. Szczególnie prosić Boga o to, żeby poświadczał znakami naszą Ewangelię, którą głosimy. Różne to mogą być znaki. Nie chcę tutaj przykładów dawać. Ale była taka sytuacja, jeszcze mogę opowiedzieć, nie pamiętam jej dokładnie, ale to opowiadał ten mąż Boży, który był w Polsce, o tym człowieku, o tym bracie w Afryce. Ten brat nazywał się Benson Ayedahosa i opowiadał coś takiego, że kiedyś był talk show w telewizji i to było tak, że czasami Benson Ayedahosa powiedział człowiekowi tak, on mu się sprzeciwiał, a powiedział, słuchaj, jeśli będziesz się sprzeciwiał Ewangelii, to Bóg pokazuje mi, że umrzesz, że cię zabierze. I ten człowiek umierał. Nie, to nie jest tak, że on sobie to tak wypowiadał nagminnie, raz na prawo, na lewo, ale Bóg działał przez niego. Kiedyś była taka sytuacja, że ktoś siedział w telewizji, po prostu kłamał w żywo oczy. On do niego mówi tak, słuchaj, ty wiesz, że to jest nieprawda. Jeśli ty nie wyprzesz się tego, co mówisz, to do tygodnia nie będziesz żył. I okazało się, i on, ja nie pamiętam też tej sytuacji, ale on przyznał się na tym programie, że kłamie. Ale my tylko potrafimy mówić, Bóg cię kocha, Bóg miłuje, Bóg cię lubi, bo Bóg jest fajny. Teraz na końcu się pomodlę. Ojcze niebieski, Panie Jezu, z całego swego serca przychodzę do Ciebie i proszę Cię, zmiłuj się, Panie, i miej łaskę, miłosierdzie nad naszym europejskim chrześcijaństwem. Okaż miłosierdzie swoje z nieba, Panie, i przemień nasze myślenie, przemień nasze podejście do tych rzeczy. Oczyś, Panie, nasze serca głęboko. I proszę Cię, abyś nas obdarował mocą z wysokości, Panie. Abyś obdarował nas, Panie, z mocą znaków, mocą cudów, mocą wszystkich darów Ducha Świętego, wiary nadprzyrodzonej, bo tego potrzebujemy. Kochani, czy wiecie, że przez dar wiary wychodzą demony? Demony wychodzą przez wiary. Niektórzy myślą, że demony tylko wychodzą, jak ktoś powie, w imieniu Jezusa wyjdźcie. I mówią niektórzy to codziennie i demony jak były, tak są, nie wychodzą. Demony wychodzą przez dar wiary. Zobaczcie, ile ludzi próbuje wyganiać demony, nawet wierzących. Chociaż jest powiedziane, ci, którzy we mnie uwierzą, w imieniu moim demony wyganiać będą. Ale do wypędzania demonów wszelkiego rodzaju potrzebna jest wiara, bo demony wychodzą też przez wiarę. Czasami możemy mówić do demonów różne rzeczy, ale kiedy nie mamy wiary, to nie działa. I dlatego my potrzebujemy szczególnego rodzaju wiary. Nie tylko powiedzieć, ja wierzę, ale tej wiary nadprzyrodzonej, którą miał Samson na przykład. Jak działał w tej wierze.
I wiecie, co to jest wiara nadprzyrodzona? Dar wiary? Dar wiary działa w ten sposób, że ty po prostu nic nie robisz. Jesteś bierny w danym momencie. Kiedy pojawiają się niebezpieczeństwa na twojej drodze i trudne sytuacje, które zagrażają tobie lub twoim bliskim, twojemu życiu, wtedy Bóg działa na twoją korzyść, powstaje w tobie. To nie dzieje się przez ciebie, ale chociaż żadne dary nie dzieją się przez nas, ale w szczególny sposób to jest po prostu całkowicie Boża interwencja, że On wkłada w ciebie wiarę i On przez ciebie działa. My potrzebujemy takiego czegoś. Wiary nadprzyrodzonej. Że po prostu jesteś w takim miejscu, że jak wstępuje to na ciebie, to ty nie możesz wątpić, nie możesz nie wierzyć, po prostu wierzysz. I co wam mogę powiedzieć na koniec? Że to te wszystkie dary, te wszystkie cuda, te wszystkie znaki, to wszystko początkiem tego jest to, kiedy my zaczynamy się modlić. Ale jest szczególny rodzaj modlitwy, którą Bóg dał. I to jest, powiem wam, to jest dla chrześcijanina największy dar. To jest modlitwa nowymi językami. To jest po prostu język, który Bóg dał swojemu narodowi. Język, którym naród Boży porozumiewa się z Bogiem. Język, którego nienawidzi szatan. Temu tak z nim walczy, bo szatan nie rozumie tego języka. I kiedy my się modlimy do Boga, my nie rozumiemy, co mówimy. Chociaż Bóg nam daje też rozumienie, musimy modlić o wykładnię. Ale gdy modlimy się do Boga, nie rozumiemy często i nie musimy tego rozumieć. Ale w mocy Ducha ogłaszamy tajemne rzeczy, Boże wyroki, swoje przeznaczenie. I możemy być pewni, że kiedy zaczynamy się modlić na językach, to na pewno Duch Święty nas prowadzi w nasze przeznaczenie, w nasze powołanie, w to, co Bóg przeznaczył dla nas od założenia świata. Kiedy my zaczynamy modlić na językach. Inaczej można powiedzieć, że modlitwa na językach jest takim generatorem mocy Bożej w nas, która generuje jak prądnica tą moc Bożą. Jeśli chcesz mieć dużo mocy Bożej w sobie, dużo objawienia Ducha, to dużo generuj, dużo módl się na językach. I wtedy to, co jest w sobie, to nie jest tylko w tobie gdzieś w środku, ale to się manifestuje na zewnątrz i twój duch po prostu jest bardziej realny i bardziej odczuwalny dla ciebie i dla innych niż w końcu, w pewnym momencie, niż twoje ciało. Ale my musimy modlić się na językach, kochani. Wiecie, jak to jest zaniedbane dzisiaj? I to dlatego, bo diabeł się o to postarał, żeby ludzie to zaniedbywali, żeby ludzie w ogóle z tym walczyli. Zobaczmy, ile dzisiaj jest walki z tymi rzeczami. I też można powiedzieć, że modlitwa na językach, mówię tutaj o modlitwie na językach, bo mówienie to jest coś innego, że modlitwa na językach jest aktywatorem też to można tak nazwać, który aktywuje dalsze dary Ducha Świętego. Im więcej zaczynamy się modlić w Duchu Świętym, tak jak opisał Juda, budujcie siebie samych w oparciu na świętą wiarę swoją, módlcie się w Duchu Świętym. Kiedy zaczynamy modlić się w Duchu Świętym, to aktywujemy inne dary Ducha Świętego i one się zaczynają w nas objawiać. Więc kochany przyjacielu, jeśli jeszcze nigdy nie doznałeś modlitwy na językach, to wiedz, że to jest dla ciebie. I chrzest Duchem Świętym jest dla ciebie, dar Ducha Świętego. I teraz nie chcę powiedzieć, że ktoś, jeśli ktoś nie został ochrzczony Duchem Świętym, napełniony i nie mówi językami, to nie jest zbawiony. Bo można być zbawionym, nie mówiąc językami. Języki nie są warunkiem zbawienia. Warunkiem zbawienia jest narodzenie się na nowo z Ducha Świętego. Ale kochani, kiedy my narodziliśmy się na nowo z Ducha Świętego, nie odchodzimy od razu do nieba, chociaż jesteśmy gotowi na to, ale żyjemy tu na ziemi jeszcze. Większość z nas. I potrzebujemy mocy i wyposażenia do tego, abyśmy mogli staczać dobry bój wiary.
I zobaczmy, że na końcu zbroi Bożej jest wymienione: módlcie się w Duchu Świętym. Więc módlmy się w Duchu Świętym. Możesz modlić się na głos, głośno, ale nawet kiedy jesteś w pracy, kiedy jesteś w szkole, gdziekolwiek w autobusie, możesz się modlić nawet w duchu, cicho, a nawet i w myślach, po prostu w duchu. Nie ruszać nawet ustami, ale możesz modlić się w duchu. Wiecie, jaki to jest niesamowity przywilej? I budować się możemy. A ludzie tyloma rzeczami są zajęci, ale w ogóle nie praktykują tego. I są słabi. I zobaczmy, jak Paweł powiedział kiedyś: dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. O wiele więcej. Dlatego miał takie objawienia, jakie miał. Że Pan Bóg go pochwycił i zabrał do trzeciego nieba. Na przykład. I takie rzeczy Bóg czynił przez Pawła. Ale my dzisiaj, kochani, zamiast poświęcać czas na to, żeby modlić się w Duchu Świętym, stawiać się za braci, za siostry, modlić się, to my często bierzemy i dajemy się używać diabłu. Krytykując siebie nawzajem na internecie, pisząc o sobie, wyszukując się co tych błędów. Wiecie, ile razy tak jest, że ludzie wchodzą na internet, włączają filmy, po to tylko oglądają, żeby się doszukać czegoś błędu. Znam takich ludzi, naprawdę. Ludzie, którzy mówią, że są wierzący, oni wchodzą na internet, szukają filmów, żeby się doszukać czegoś błędu. A gdy znajdą, to od razu piszą. Potrafią po prostu publicznie, przed wszystkimi, bez rozmowy nawet z kimś, krytykować i opisywać, że ktoś jest zwiedziony, że ktoś po prostu tutaj jakieś inne rzeczy, nie? No. Także będę kończył, kochani moi, ale chciałem was tym krótkim live'em, krótkim, nie krótkim, zachęcić do tego, abyśmy szukali mocy Bożej, abyśmy szukali po prostu darów Ducha Świętego, a szczególnie tego, aby prorokować. Szczególnie tego, aby prorokować. Zobaczmy, jest powiedziane, że gdy wszyscy prorokują, a wyjdzie tam jakiś niewierzący, lub zwykły wierny, albo niewierzący, to wszyscy go badają, wszyscy osądzają. I on upatrzy na twarz, powie: Bóg jest pośród was. Kiedy my będziemy mogli mówić słowa prorocze do ludzi, słowa poznania i na przykład słowa mądrości, to są dwie różne rzeczy, będziemy mogli wyjawiać im, co mają w sercach swoich, co przeżywają. I mówić im o tym, co w przyszłości będzie. Bo mamy objawioną Bożą mądrość w pewnych kwestiach, to ci ludzie naprawdę, oni nie będą mogli zaprzeczyć, że Bóg jest z nami. Oni nie będą mogli powiedzieć: a on tylko mówi tam. On różne rzeczy mówi, tak? A tylko mówi, nie? Ale tu nie widać, żeby Bóg z nim był. Kochani, mamy tego samego Boga, którego miał Mojżesz, którego miał Eliasz, którego miał Dawid, którego miał Abraham. To jest ten sam Bóg i on nie ma względu na osobę. Jest powiedziane, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. I on nie ma względu na osobę. A on widzi po prostu nasze serca. Że my go rzeczywiście pragniemy całym sercem i szukamy. I widzicie, ja jeszcze na koniec powiem tylko tak, jak mówi list do Efezjan, że Bóg działa według mocy działającej w nas. Bóg nie działa w oderwaniu od nas, ale on działa według mocy działającej w nas. Ile my mamy mocy w sobie, tyle Bóg może zadziałać. Ale będziemy mieć tyle mocy, ile zostanie w nas zbudzone, wygenerowane, jakby to można powiedzieć, przez Ducha Świętego, przez modlitwę. I właśnie Bóg nam dał tą modlitwę językami, byśmy mogli sobie moc Bożą, byśmy mogli przez tą modlitwę generować sobie Boże działanie, Bożą moc. Tak jak na początku już powiedziałem, i czy to jest zależne od nas. Bo zobaczmy,
Jeszcze raz to powtórzę. Bóg powiedział do Eliasza, kiedy znaczy Eliasz powiedział do Elizeusza: proś, kiedy miał być porwany, proś o cokolwiek, a spełni ci się. Mówi: Panie, abym miał 2/3 Twojej mocy, Twojego ducha. A mówi: Gdy mnie zobaczysz w trakcie, gdy będę porwany, to ci się to spełni, ale gdy mnie nie zobaczysz, mówi: o trudną rzecz prosiłeś. Ale gdy mnie zobaczysz w trakcie, jak będę porwany, to ci się to spełni, ale gdy mnie nie zobaczysz, to ci się to nie spełni. Więc tu wyraźnie widać, że to jest zależne od nas, kochani. Bóg naprawdę chce w ludzi używać i przez ludzi działać, ale to jest zależne od nas, bo Bóg działa według mocy działającej w nas. Nie, to naprawdę nie działa w ten sposób. Zrozumcie, ja wam powiem jeszcze raz. My zbawieni jesteśmy naprawdę za darmo i to jest nam dane przez łaskę Bożą, przez świętą krew Jezusa. Ale nagroda w niebie za nasze uczynki jest już po prostu nagrodą za uczynki. A namaszczenie, które przychodzi od Boga, za to się płaci cenę. To nie jest to, że to tak przychodzi. Bez żadnego płacenia ceny. Może dojdziesz do takiego miejsca, że powiesz, ty już nie musisz płacić ceny, bo dla ciebie to jest żadna cena już. Ale przynajmniej na początkach zaczynasz, to się cenę za to płaci. Zbawienie jest za darmo, ale namaszczenie Boga i moc do posługiwania w Jego mocy, za to się płaci cenę. Naprawdę. I ta cena może różnie wyglądać. My płacimy cenę przez to, że jesteśmy często odrzuceni przez ludzi. Ludzie nas nie rozumieją. Często nie mamy łatwo w naszym otoczeniu. Różna to może być cena. Cena czasu naszego. Zamiast iść z rodziną gdzieś na jakąś imprezę, na jakieś urodziny, czy gdzieś na jakieś spotkania towarzyskie, ty poświęcasz ten czas dla Boga. Ja wam powiem, nie jestem jakimś wielkim człowiekiem, ale od 2 lat tutaj jeżdżę. Praktycznie każdego tygodnia jestem tutaj po kilka razy. Codziennie się staram być, żeby spędzić ten czas z Bogiem, wieczorem albo w południe, ale żeby być. Inni może patrzą na nim i mówią: o, jak dziwnie, nie? On znowu gdzieś tutaj jedzie. Do kogo on tak jedzie? Przecież to jest wioska, tutaj prawie nikt nie mieszka. 100 mieszkańców. Kogo on tu ma? Gdzie on tu jedzie? Ale moja żona wie, gdzie ja jeżdżę. Zawsze jadę spędzić czas z Bogiem. Czy te 5 km, czasami 15 odjadę. Mam takie ulubione miejsca. Kilka razy policja przyjechała tutaj. Znaczy nie policja, tylko straż taka przybrzeżna. Nawet pytali kiedyś, co ja robię. Ja mówię, że ja tutaj się modlę. Modlę się tutaj. Oni zdziwieni, że ja chodzę i się modlę. Ale ja im powiedziałem, że się modlę. Nie będziemy się Boga wstydzić. Ale wierzę, że Bóg będzie działał jeszcze mocniej. Halleluja. Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie i życzę wam błogosławionej nocy.